Cały ładunek to jest 5500 ton, 3300 ton jest załadowany na statek, będzie transportowany barkami później do Opola. Resztę, około 2000 ton, będziemy już przewozić samochodami z Hiszpanii bezpośrednio do Rzeszowa. Jest to chyba największy, najtrudniejszy transport, jaki był przez Polskę wieziony. Wynika to z tego, że jest to bardzo długa trasa, bardzo ciężki, bardzo duży element. Oczywiście były większe, były cięższe, ale te trzy rzeczy razem wzięte powodują, że prawdopodobnie takiego transportu jeszcze w Polsce nie było.